Jeśli zaczynasz się spotykać z jakąś nową, atrakcyjną osobą, albo być może nawet swoim ex, i czujesz, że tam jest jeszcze ktoś inny, to pewnie zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby zniszczyć swoją konkurencję. I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Natomiast to wideo nie jest o tym, jak zniszczyć konkurencję, kiedy jesteś w związku, bo o tym nagrałem zupełnie osobny film, który możesz zobaczyć klikając w kartę, która właśnie teraz powinna się pojawić. Jeśli nie jesteś jeszcze w związku i wtedy pojawia się konkurencja, to wtedy sprawa jest skomplikowana. Najczęściej w takiej sytuacji czujesz, że w każdej chwili możesz stracić tą osobę, automatycznie zaczynać na niej dużo bardziej zależeć, a przez to naturalnie jesteś skłonny do okazywania jej bardzo dużego zainteresowania. U wielu ludzi taka sytuacja powoduje wręcz atak paniki, przez który jak najszybciej chcą wejść w związek i właśnie w ten sposób pokonać swoją konkurencję. Co jest dużym błędem, bo przestają być wyzwaniem i tylko pogarszają sprawę. Dlatego najważniejszą zasadą zawsze jest powstrzymanie tych pierwszych odruchów, które dyktują nam emocje i podejście do tego w jak najbardziej racjonalny sposób. Trudną prawdą, z którą musisz się zmierzyć, jest to, że nie na wszystko masz wpływ. Nie ma żadnego magicznego zdania ani niepodważalnego argumentu, którego możesz użyć, żeby przekonać do siebie osobę, z którą się spotykasz. Musisz się pogodzić z tym, że możesz zrobić wszystko dokładnie tak jak trzeba, pokazać się z totalnym luzem z jak najlepszej strony, a mimo wszystko nadal nie zdobyć tej osoby. Drugim faktem, który warto sobie uświadomić, jest to, że twój wpływ na to, co ta osoba czuje do twojego konkurenta, jest zaniedbywalnie niski. Może ci się wydawać, że dyskredytowanie twojej konkurencji, podkreślanie wad albo wręcz wyśmiewanie może coś ci dać, ale w praktyce szkodzisz tylko sobie. Pokazujesz tym zainteresowanie i to w negatywny sposób, bo widać tam przenikającą zazdrość. Gdyby ci nie zależało, to nie mówiłbyś takich rzeczy. Tak samo jeśli twój konkurent będzie próbował mówić coś źle na twój temat, nie będzie miał żadnego większego wpływu na to, co ta osoba czuje do ciebie, bo po pierwsze ze względu na to, że jest twoją konkurencją, wiarygodność tej osoby jest bardzo niska, a po drugie to, co obiekt swoich westchnień czuje do ciebie, zależy przede wszystkim od twojego zachowania. Właśnie z tych powodów, które wymieniłem, nie warto ani pośrednio, ani bezpośrednio atakować twojej konkurencji. Najlepszą reakcją jest skupienie się na budowaniu własnej atrakcyjności i nie zakładaniu, że musisz kogoś zdobyć. Najlepsze podejście, które będzie niesamowicie pozytywnie działało na twoją atrakcyjność, jest ciągłe zastanawianie się, czy ja na pewno chcę być tą osobą, czy na pewno do siebie pasujemy, czy uda się z tym człowiekiem stworzyć szczęśliwy związek. Jest to bardzo atrakcyjne podejście, które będzie przenosiło się na całe twoje zachowanie i znacznie zwiększało twoje szanse na to, że rzeczywiście będziesz mógł wybrać właśnie tą osobę, o ile naprawdę będzie spełniała twoje oczekiwania. To bez porównania lepsze podejście niż zastanawianie się, co mogę zrobić, żeby wygrać tą konkurencję. Dlatego najlepszym sposobem na pokonanie konkurencji to nie konkurować. Nie robić absolutnie nic więcej niż robiłbyś, gdyby tam nie było żadnej trzeciej osoby. Najlepszym nastawieniem, które pozwoli ci zdobyć tą osobę, na której ci zależy, jest pełna gotowość do tego, że w każdej chwili możesz ją stracić. Najgorszym sposobem jest próba zatrzymania jej za wszelką cenę i działanie pod presją czasu. Bo zaraz może być za późno. Przez to sam strzelasz sobie w łokieć. Mam nadzieję, że to wideo było dla ciebie pomocne, a jeśli chcesz dostawać podobne filmy w przyszłości, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. A jeśli ta osoba, o której dzisiaj myślałeś, słuchając tego filmu, to twój ex, to zapraszam do rozwiązania zupełnie bezpłatnego testu szans na to, jakie masz na powrót do twojego ex. Możesz znaleźć ten test na stronie jakzdobywać.pl. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.